Nas tak dziewczyny nie podziwiają. Ale w sumie to wygląda prawie jak taki trening na wiosnę pierwszy. No, bo tylko, nie wiesz, co masz zrobić. Tylko, że my machamy w drugą stronę. Nie? No. Ja myślę, że to jest garnisz, wiesz? Tak mi się przynajmniej wydawało, że było SCP na progu. Byli ładnie elegancko ubrani, no nie? Oni szli koszula, patrz, na skocznie doszli jak... Przedziałek, na... tak, tak, fryzura zrobiona. Tak. Pod krawatę. Ale za dziecka się jeszcze skakało, skakało w takich sprężeniach. No ale to nie aż tak, no nie? No przecież no, nie popatrz, tu ani kombinezonów nie mają, tylko mają jakieś takie, kurde, nie wiadomo co, portki. Z tyłu nic ich nie trzyma. Portki, swetry. No i narty przecież chyba z 20 kilo waży. Co, ale fajnie to wygląda, no. Fajnie, ale bym nie poszedł na takim sprzęcie. Nie ma szans, nie ma nic. No to było też ciekawe, że oni te ręce tak trzymali z przodu. Czy nikt w tamtych czasach nie wpadł, żeby właśnie trzymać ręce z tyłu już na rozbiegu. Wtedy nie było belek startowych, tylko były takie dziuple. Legenda, nie? Bardzo długo czasu zajęło, żeby zacząć rozszerzać narty. No, nie byli w stanie od razu dobrze skakać, tak samo. No, ale dużo pokończyło kariery wtedy przecież, no nie? Jak, jak ten styl V wprowadzili, bo się nie byli w stanie przestawić. No. Kombinezon miał dużo większą powierzchnię, widać jak jest duży ten kombinezon, jak pompuje tego zawodnika. No i on był gruby przecież, teraz mam ile? 6 mm jest? Tak. Wtedy mieli ponad centymetr, no nie? Widać jak ten kombinezon jest duży. Wtedy zawodnicy mogli skakać agresywniej, bo mieli dużo większe oparcie w kombinezonie. Wąsa jeszcze nie ma. A taki lekki jest. Meszek. Taki meszek już jest. Zalec. Do tej pory nie mogę zrozumieć, jak on się z tego odbijał. No, strasznie nisko. Jechał bardzo po prostu nisko i też wydaje mi się, że trochę z tyłu jechał za bardzo. Ale działało. No. Wydaje mi się, że później jeździł trochę wyżej. Widać w technice predyspozycję do tego. Pewien potencjał. Potencjał, widać potencjał. No ale
co by nie mówić, no różnica była po prostu kolosalna pomiędzy tymi wiązaniami, a tamtymi. Przez te zapięcia dużo większa kontrola nad samymi naftami. Ale też bym powiedział, jakbym miał porównać wtedy tamte skoki do teraz, to bym... Masz raz, że późno. To tu się dwa, że nie zmieniło. Nie było. Dzięki. Dwa, że teraz, wiesz, są bardziej do ziemi, no nie? Ten no. To odbicie jest. Wtedy było bardziej takie... No ale też od tamtego czasu trochę coraz niższe belki mamy. To no też to trzeba pchać bardziej nogą, bo... Zaczął w 90. Nie, 91 on był już mistrzem świata w lotach. W 88? No. Jak ja miałem rok. Mnie jeszcze nie było wtedy. No ciebie jeszcze bazy jeszcze nie byłoby. Myślę. Do tej pory nie mam, nie wiem jakim cudem mi się wtedy. Tyle udało ulecieć. Siłą woli. No chyba tak, ale coś jeszcze chyba musiało być, bo to jest aż niemożliwe. Wiesz, jak jest z takiego skoku jest ekstra forma, to nawet ze słabego skoku czasami jest w stanie zawodnik odlecieć bardzo daleko. Kasali się już cieszył i pewnie do dziś dnia cię nie lubi za to. Też nawet nie tyle było późno, co było po prostu za agresywnie tam do przodu, nie? Przed swoją znowu 4 lata będę musiał skończyć na no. Долатую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Польши Камил Стох.